Hej, hej, siano ludzie, tutaj Manik, witajcie w kolejnym odcinku Dead Islanda i robieniu pobocznych rzeczy, czyli moja ulubiona rzecz w grach. Już się tepłem do Beverly Hills i znowu coś od Rickiego mamy do zrobienia i już to nam zaczyna śpiewać. Pani Roxanne, witam pani bardzo serdecznie. Trochę się pobawiłem brońmi. Poulepszałem tam różne bronie i tak dalej. I zacząłem brakować już złomu, więc będę sobie już kupował powoli wszystko, co popadnie. Szczerze mówiąc, bo już się zaczyna te upgrade'owanie takie, że no... Tych materiałów jest coraz mniej. Ale w sumie ja tak siedziałem tam, więc tam jeszcze u Emmy w domu. I się nie ruszałem stamtąd, tak sobie po prostu wszystko ulepszałem, podsprzedawałem trochę broni. Więc jak widzicie, mój ekwipunek wygląda teraz tak. Tu sobie dałem... gdzie to, Tu dałem podwójne chemikalia, podwójne tutaj te masakra i tutaj znowu podwójna masakra. Mamy tylko tyle broni. No, pogadajmy z Rickiem, co by chciał od nas. Oh, hey! You got me the tapes, didn't you? I did it, Dash. For me sins. Hey, thanks to you, I'm on my way back up, man. Those samples and old ideas are gonna be part of a new album, man. Okay. Big themes, big riffs, sex, death, undeath. Badass lyrics? Podoba mi się. Well, I'm a little out of practice with lyrics. I'm not gonna lie. No, you? I don't believe a word of it. Screaming fans, screaming guitars. Oh, hey, I gotta go to my place and get Chopper. Opera? The Apocalypse needs a soundtrack, man, and Ricky Rex is gonna ride with the horsemen. Metal as fuck. That's the cover of the album right there. You stay, work on the music, and I'll get your Chopper for you. Oh yeah? Oh killer! Cause I got this song brewing and I gotta keep hold of it. Yeah, oh, you need to find Misha. Chopper's locked away upstairs at my place. You gotta be careful. Cause this one time when we didn't lock up, when the party finished, the whole upstairs was like empty. Totally cleaned out. And so yeah, Misha, she had the key. Okay. Then I'll get it from Misha. You best go around the back through the kitchen. Oh, and if the band are there and, you know, milking their encore, could you send them up to the big gig in the sky? I'll hand deliver their backstage passes myself, boy. To jest, podoba mi się. Ballada o Rickim Rexie. Proszę bardzo, przytrzymaj, zacz pada. Iść w górę. Po chopera Rickiego. Elegancko. Gaście mi to sobie. O, wygląda zacnie. Wygląda zacnie. Kasiu? A co, czemu on tak śmierdzi? Uff, brakowało mi tego finishera. Powinnam tego używać trochę. Z krzoków wychodzą pojeby chory. Uff. O ty, o, no, no nie, najpierw uciąłem, jak chciałem finishera jej zrobić. Oś! No dobra, co tu ciekawego się stanie teraz? Wait a fucking minute. A to jest tu, dobra. No i teraz będziemy mogli sobie ogólnie tą mapkę poblucić, ale to pewnie już sobie poza odcinkiem porobię, no bo... pewnie będę musiał chodzić 5 razy po tych lokacjach i znaleźć tego zombiaczka sobie, żeby zabić, więc... po prostu wam powiem potem, co tam ciekawego było w tym. No i znamy już to miejsce, byliśmy tutaj, chodziliśmy sobie lewo prawo. No, przypodoba mi się tego. Oj kurwa. A, motołowy, uj! I jebnie wszystko, jebnie w chuj, alarm będzie. Kurwa, z kanału jeszcze babeczka musiała być. O, jeszcze jakoś figo fagot, kidemon. Kurwa, o, wyjebał się prawie. O, co to jest? I got your zombie arm and you, coś tam wygnięcie. Nie doczytałem, bo tak jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknęło. O! Okej. Okay. Jakby to kogoś interesowało, tak dalej mam ten błąd z Epic Services. O! Zniknął! Znił! O! Myślałem, że go jakoś zdezintegrowałem. Dobra, mam nadzieję, że w tym odcinku będzie mniej wylewu, jest trochę lepiej. Więc chociaż tyle. Dobra, ten gościu nie żyje na pewno. Dobra, idziemy.
Wreszcie widzę, że tu możemy chyba normalnie chodzić. No mamy 18 poziom. O! Nie! No bardzo bad zombie, no. No kolegę nam zabił. Kurde, my tu byliśmy, to tak się nie było. Nie podziała tutaj tego ten. Ale dusz na sapotach. Spokój się, kurwa. Jakby jakiś wąpierz w nią wstąpił, czy chciała coś opierdolić. Okej. O, co to było? Ktoś wpadł. Mogę tylko to, żeby nie ciapnąć. Halo? O, zaraz wypierdzielamy to. Paszowon! A żeby ktoś dostał tam. Nie pierdol, o myślałem. Tak to chyba byłby damage pokazany, co? Very on brand for Ricky. Smells like authenticity. Wait, no, I mean old beer. Jakieś stare piwo. A jeszcze jak taki zapomnicie o na przykład. Znaczy zapomnijcie, pijecie sobie takiego energetyczka czy właśnie piwo. Tam zagadacie się z kimś, zapomnijcie o nim. I one potem wygazowane, kurwa jest. I to jest najgorsze, co może być, wygazowany napój, który powinien być gazowany. To jest obrzydlistwo. Jakiś chopper jest na piętrze, Ricky mówi, że masz wejść przez kuchnię. Uff, no jest to kurwica piękna. Weź tu człowieku mieszkaj, no. Ładnie tu mają. Dobra. Oby się nic nie zapaliło. Zapaliło się. Kurwa, pali się wszystko, uciekaj Dani. Nie mylcie Dani z tą z Far Cry 6. Okej, okay. Mam jakiś basenik, mamy klej. Nie, no widok jest no przepiękny. Jest przepiękny. Kurde, jestem cały czas. Dobra, bo to się rozkręca, dopiero się dowiadujemy różnych rzeczy i tak dalej. Będę gdybał sobie, a co by było gdyby, jakby to tak wyglądało, nie mogę się doczekać. No nie mogę się doczekać różnych rzeczy w tej grze, no. Kurwa, ale jak Katarynka zacząłem nakurwiać. Halo? Ja od Rickiego? Nie, nie. Ale bombo! Jak umiem trafić, a jest nie do zniszczenia. A poda jakąś mu zabywa być Misze? Łączki nie z Paulikiego? Tego jak ja tu odlecę. Pizza mnie kurwa atakuje. Odsuń się potworze! Ale co szanuję za tę grę? Patrzcie jak to się triggeruje. Ale nic nie odleci z kurwy syn. A w różnych grach to już by to odleciało i przeleciało. Uuu, no widzicie nic. Jest wszystko elegancko zrobione. Idziemy razem z pizzą. Oj chuj już chyba, co? Ja już chyba nie wyjdę stąd. Dobra, ale mam muzyczkę tu włączyć. Mogę być basistą? Tak, chciałem grać na gitarze. Rozbij te kapele. Oś! Skąd ten zombie? A, kanały. Dobra. I remember. Kurde, jestem naprawdę zaciekawiony tą fabułą w tej grze. Co oni tutaj porobili? Basista? O nie! Dobry morda! Dobra, dobry morda? Może być dobry morda, no. Pędasz, tu jest kurde znowu tysiące. A dobra, podoba mi się to. Uś! Proszę nic nie wybuchaj, nie wybuchaj. O, gitarzystka. Oj! Kurwa, czemu basistę zagrałem, bym mógł nakurwiać tutaj. Ale gitarzystę, o tak. Oś, ale jej oko wypadło. To jest zajebiste. Oj, nie to. Jak to było? Oj, kurwa, nie to. Pojebały mi się przyciski. Znaczy, dobra, to może być jakby. W ogóle fajny film się robi. Uś, o nie. Dobra, to teraz dajmy. Uś, żeby jakąś większą skalę nakurwiać. O, kto to jest? Nie wiem, bo już żyje. Kurwa. No ten to na pewno nie jest. Oj, ty tu nie pracujesz. Wypierdalaj stąd. Kurwa, kim ty jesteś? Perkusista, kurwa! O, nie, płonę. Kurwa, płonę. Oj. Bro, to się na spokojnie. O, mam pomysł.
jebnie, jebnie, czy nie jebnie? Jebnie. Odleciałem prawie, kurwa, na drugą planetę Ziemia. Gień masz, Karo! Gień, potworze! Dobra. O Jezu, co to jest? Bo ja zaraz ginę w chuj! Umrę na śmierć! Latarkę cały czas włączam. Czemu jest leczenie pod dołem? Macie w sensie pod strzałką w dół, a nie w górę. Byłoby tak idealne. Dobrze, kurwa, on nie lubi tego. No to lubi kwas, nie? Biorący je. Ale on zajebiście wygląda. Oś! O nie, 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 pokopnie, kopnie go, kurwa, mnie kopnie, wszystko kopnie, zginę, kurwa. O, proszę bardzo, jednak się zginę. Uff. Co tu się, kurwa, dzieje? O, o. O. Już dalej. Kuria gotowa? Wróć na obszar. O, proszę. To coś takie są czary mary. Ta kurwa jest znowu ten, wokalistka. Proszę bardzo. Wokalistka, jaka kurwa wokalistka? Jaka wokalistka? Otwarta mapa. Gin już w końcu, kurwa. O kurwa, nie trafiłem. Nie, 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 ale noskop wleciał, co? Jak saks, oni są super goście. Strzelba, strzelbę, albo emeczkę daj mi, właśnie. Dobra, skupienie szachisty. No i nie ma jej. Dziękuję, proszę bardzo. O kurwa, nie ma, nie ma, no jest ich dużo jeszcze tu, kurwa. Niech cię jasny puzon do piekła, do szatana wypierdala, kobito ty. Uś. No, kaseta do gwoździaki. Nie, nie, nie. Definitywnie więcej broni potrzebuję. No i mamy, klucz do kuchni Rickiego. No ale to było rozpierdol. Ja definitywnie tu mi się przydała jakaś katana. Weź to ścisz już. Weź to wyłącz. Już, już. Albo wypierdziel to gdzieś w pizdusze wybiegły te zombiaki gdzieś bardzo daleko stąd. Jak najdalej stąd. Tak, uniki. Gra mnie dalej uczy, gra dalej mnie uczy uników, bo nie umiem robić tych uników pewnie. Gods and whiskey. Hope there's at least a sex dungeon or something else worth hiding. Sex dungeon, jakiś lok sadomaso, BDSM. Może być, nie ma problemu. Żebym ja tylko nie był w to wciągnięty, Dani se może robić co chce. Palony. Gods and whiskey, album tour 1998. Portland, Denver, Chicago, Kansas City. O, proszę bardzo. Kurde, fajnie, no fajnie. O. Oj. I ja pierdolę, myślałem, że tu sąsiadka jedna leża, a tu kurwa wilej. O, o, proszę trafić. Tak jest. O, ale ją wyjebało. Ja tu widzę, że nic nie muszę pomagać jeszcze. O! Zmartwychwstała pierdolona. Ale to jest kurwa pojebane. Nie no. Panie złoty. Uś! Umieraj! Kurwa, umieraj! Miał gdzieś znowu dźwięki, coś się pojebało z dźwiękami. Uś! No nie, no zabij mi moją pianistkę! A chuci! Gębę, patafianie ty. No nie, no, że aż tak. Mogę to chociaż się porozbierać. Gacen whisky, gacen whisky. Co znowu, co znowu? O, kim ty jesteś? Biegasz przez wykłata, biegasz. No dobra. A że znowu jakaś specjalnej troski. O, co jest? Kurwa dzieje. Typecasting. Nie skupię się na tym, co w ogóle Dani gada przez to. O, ale tu jest fajnie. W takim studiu to bym posiedział sobie. Elektronika. Pojemniki na elektronikę. Uuu. Co to jest? Zwierzęcy kaskader.
Wynajem zwierząt. Ricky Rex. Szanowny panie, dziękuję za wiadomość. Niestety z przykrością informuję, że regulamin ogrodu zoologicznego nie przewiduje wynajmu naszych zwierząt w celach rozrywkowych. Pragnę również zaznaczyć, że o ile mi wiadomo, jeszcze żadnej małpie nie udało się skoczyć ze spadochronem z grzbietu żyrafy. Proszę się zapoznać z treścią ustawy o ochronie zwierząt. Przysyłam załącznik. Na pewno zgodzimy się co do tego, że dbanie o dobrostan zwierząt jest ważniejsze niż idiotyczna rozrywka. Pozdrawiam serdecznie, Zoo Angeli, dyrektor ogrodu zoologicznego. A wy kurwa, parchate jedne dziady. Bawi ci nie dadzą fuck off. Taśmą jest, ta taśmą to jest porobiony. Ricky, znaleźliśmy. No proszę bardzo, definitywnie jakiś sex dungeon tu jest. Od drugiej strony się potem. Ty, no kurwa, dobra. A dobra, wiem. Dobra. Co bawi się? Trzeba tutaj tędy przejść sobie. O, proszę bardzo. Proszę, kurwica, bardzo. Coś tu mamy? No. Coś tam gra niby, nie? Coś tam... Panie kolego, pan żyje? Oj. No, teraz na pewno nie żyje. O, co to była za gotówka jakaś? Żony kufer. Druty? Skąd te druty ludzie trzymają? Jak ja bym cały dom ogarnął, to ja może bym... O kurwa. O kurwa, tu nie ma okna, szyby. Myślałem, że tam szybka jakaś jest zamknięta, wszystko ona. Który jest pusty. Wiesz, jak ja bym cały swoją chałupę przeszukał, to bym pewnie ani jednego druta nie znalazł. Oni tu wszędzie mają. Mają Ameryka, nie? Inaczej pewnie. Już myślałem, że znowu nie trafię, no przecież bym się strzelił. Te w pizdę. Tą też w pizdę. Okej. Definitywnie jakieś tam BDSM było grane. Dobra, czy na pewno tu wszystko mamy ogarnięte? Możemy przejść. A, tu drzwi, okej. Otworzyliśmy sobie z drugiej stronnicy. A, kurwa, otworzyliśmy, rozbiłem szybę po prostu. Otwórz. To jest drugi w piwnicy. Coś tu jeszcze jest? Oj, gitara. Oj, piękna gitara, Boże, aż mi się przypomina ten poboczny quest, a dokładniej ten znacznik z tymi ciekawymi chyba miejscami w Cyberpunku. Jak się tam kradło tę gitarę. Silverhanda. Chopper Ricky. No wygląda sexy, no. Kurwa, no co to jest za desant zombiaków? Pojebało was do reszty? Oś! Jezu, jakbym tak czek zabił, no to dopiero włożył. Okej, dobra. Na mój widok wszyscy padają tutaj na kolana. Szkoda, że trupem, ale to jakby nikt nie musi wiedzieć takich detali. Dobra, gotóweczkę mamy. O, kurwa, katana zielona. Czemu akurat zielona i jeszcze kurwa mi katana, tak plujesz do dupy, gro? Otwórzmy sobie kulturalnie, prawda? Mamy kibelek. Okej. No te zadanie poboczne, póki co fajne są, fajne. No dobra, mam się wrócić już tak. Całkowicie do Rickiego, tak. Rickiego mamy zanieść już gitaurę. Co się kurwica dzieje? O. No już się obsrałeś? Ty skończy się działo, jeszcze mnie prądnie jebo tak mocno. Rozpuszczanie, rozpuszczam się! Nie, ja nie chcę się rozpuścić, dziękuję bardzo. Mi tu się fajnie żyje, dobrze. O, te shuriken naprawdę są mocarne. Kurde, czasami ma takie dziwne spadki. W sensie dalej wy tego nie widzicie najprawdopodobniej. No. Ajaj, kobieta, dasz radę. Wy tego pewnie nie widzicie mimo wszystko, bo to spada tam o te 5 FPS-ów. Dalej jest to 70 FPS-ów stałe. Ale czasami są takie mega dziwne ściny.
Wydaje mi się, że jeszcze żadnego update nie było od premiery. Jakimś contentem, coś w sensie jakieś fiksy, nie fiksy, no ale jak widzicie, no póki co ta gra jest kurwa skończona. Dostaliśmy, cholera jasna, skończony produkt. No chyba, że w kopie ma jakieś problemy ta gra, ale wydaje mi się, że nie ma. No kurwa, skąd tu przybiłeś? Gamon jeden, marchlaczku, pederasto, synu bez serca, marnotrawny, nikt nie chce, żebyś wrócił. O, dobra. Czemu akurat to musi być, kurwa, krzykacz? Mordę zamknij, przecież już, kurwa, nie można cię słuchać. Uff! Okej. Okay. Uś! To było dobre. Podobało mi się to. 17 poziom. Czekajcie, czy ja naprawdę nie muszę... Możemy, kurwa, bez celowania i to jeszcze ten double kill był. One shotem. Dobra, co to mi się odblokowało? Pani... O, zanim zapomnę, żebym nie zapomniał, to sobie cyk damy, tak? Umiejętności. Bo to jest, gdzie to jest? Co mam nowego? Zdolności nowe. Tu. Mamy coś, proszę bardzo. No ciśnij L1, R1, aby wydać z siebie szalony krzyk, który zapewnia premię do wytrzymałości tobie i pobliskim członkom drużyny. Krzyk ten osłabia też pobliskie zombie. Możemy to wypróbować jak najbardziej. O. Okej. Wyglądało to dziwnie, ale dobre. Taki krzyk kurwica walhalowski jakiś. O. Tego na pewno nie chcemy. Ten młot idzie out. Nie lubię młotów. Jeszcze te kilofy to jeszcze jako tako. 360 obrażeń. No to widzicie, ile tu ma wszystko inne obrażeń. Nie ma takiej opcji w ogóle, że weźmiemy. No wiem, katana, uwielbiam katana, ale no nie. Tak nie można. Kibo! Niszczyciela. Niestety widzę, że już się pojawia. Kurde, już coraz większy arsenał broni nam się pojawia. Podoba mi się to. Dobra, czyli tu już wszystko. Nie, zaraz pójdziemy sobie naprawić. Ricky, mordziuchu, mamy. Oh, chopper! Killer! This is it, dude, gone. Oh, did you, were the band? They had their final dramatic curtain call before it was curtains for them. Mieli niezapomniany. Ja prawie zginąłem. I'm gonna write them a song for the new album. Ja myślę, że go usłyszymy. Hukiem na rzeź. A new album, is it? Yeah, check this out. One man and one woman and her pain in the ass daughter on a quest through the apocalypse to put a band together. Playing music so spine-shakingly epic, the zombies' heads literally explode. Chciałbym to zobaczyć. Love it. Very zeitgeisty. Very now. Do us a favor, though. Make Jessie your tour manager. She'll do right by you, and you can trust her to keep you alive. Yeah, yeah, that works. Another new start. Hey, you really helped me out. Oh, I got this big sword I used on the Knights of the Sound Fable tour. You want it? Tak. Fucking legendary. Uff. O, Kamil, whisky z winności. Kurwa, mamy katanę rzadką. Niech mnie pokażcie. To będzie jakieś zabawkowe dziadostwo. Niech mnie chuj. Weź mi tego młota, wypierdol z ekwipunku. Paszowan mi z nim. Kurwa, taką plugawą broń będziemy trzymać. Nie, nie, nie. Zmartwychwstaną, tak. Kurwa, tylko jednym myślą. I think I ought to play a fanfare on the royal trumpet to announce No nie. Oh, I fucking love you, babe. Shall we join to the royal bed place? As soon as we get some privacy? Yeah. Kurwa, Roxanne. Ty chora pojmana, papo. Nie, no będą se. Dobra, ja już nie chcę tam nic słyszeć. Idziemy tutaj. Poka mi to. Naprawmy sobie wszystko. Oj mi te katane, przecież ja niczego już nie będę używał chyba w tej grze. Modyfikator. Dobra, użyjmy sobie tego, bo te inne efekty... O, ale tu zajebiście wygląda. Zabicie zombie daje niewielką premię do zwinności. Ten efekt można kumulować wiele razy. No dobra. Nie mamy złomu.
Łysy! Kurwa, gdzie drzwi przed twarzą mi zamykasz? Roger! Kurwa, Roger, powiedz, że masz złom. Powiedz, że masz złom. Masz złom. To nie jest złom. Kurwa, nie ma złoma. Gdzie nie ma złoma? Kurwa, mecz! Nie no, Roger! Roger! Kolego! Kurwa, jak ja bym cię kopnął, to przecież ta twarz... Wszystko się zrodzi, Ricky. Wszystko się... Kurwa, nie chcę. Przestań. Proszę poszelować mnie. Oj, mamy katanę. Kurwa, może nie wygląda teraz tak elegancko, no bo mamy te ulepszenia, ale no dalej wygląda dojebanie. No nie możemy zrobić akurat tego. No jednego złomu mi brakuje. Kurwa, maca. Ciumra, papa. No nic nawet nie ma, żeby ten... Albo może tu? O, kurwa jest! Wyniuchałem! Ja coś czułem, że tu będzie. No i klasa. Zwiększone obrażenia. Dawaj mi to. 524 obrażeń, kurwa. Dobra, fabularne, poboczne. Pokaż mi mapę. LA. Bel Air mamy coś znowu. Za ostatnie zadanie poboczne. I jeszcze mamy zadania zgubione, znalezione. Proszę bardzo, tu będziemy mieli jakieś zadanie poboczne. Osobliwości 24x31, ale o co chodzi osobliwości? Weźcie i powiedzcie ludzie, o co chodzi z tymi osobliwościami. To po prostu ludzie spotkani na mapie i tyle? W sensie w tym rejonie? Idziemy szybko do Bel Air. Może w nocy w sumie musimy iść? Właśnie, tu jest pies pogrzebany. Strzelbi pułapki. Strzelbi pułapki. Ale mam lekki wylew, ale to nic. A, definitywnie, chyba w nocy musimy tu przyjść, bo tu nic nie ma póki. Czy możemy sobie jakoś tak ten, tutaj, kaszpać się? Tak. Dobra, to do Venice Beach sobie po prostu pójdźmy. Zdepniemy się znowu, zobaczymy. A jak nie, to zakończymy odcinek, będzie ciut krótszy. Ale to tam. No chyba, że będzie to zadanie poboczne. Sobie zrobimy to jeszcze. Jak... Chociaż kurwa, może Venice Beach sobie zrobimy zadanko, co? Night. A jest. No, co tu będzie? To było moje krzesło, jak było słychać. To nie byłem ja. Okej? Okay? Proszę mi tu nie wmawiać sobie rzeczy jakiś. Okej, okay, no nic tu nie ma definitywnie, może dopiero się potem blokuje, albo muszę jakoś tutaj może do kanałów coś podejść. A chociaż nie, no kanały to już inna lokacja jest przecież. No dobra, ale to... to masz tu coś ciekawego? O kurwa, pistolet, a po prostu pistolet, no nie brzmi że ciekawie, panie złoty. Dobra, żebyśmy nie tracili w sumie czasu. To skończymy sobie odcinek tutaj. W następnym odcinku sobie zrobimy już Venice Beach zadanie. No chyba, że powiedzcie mi, proszę ja was, o co chodzi tutaj z tym zadaniem. Bo jakby mamy też zadanie, te zdechłe psy, ale to jest na Venice Beach. Jak możecie, to doradźcie mi tam, bez spoilerów oczywiście. Czy to zadanie na Bel Air po prostu się jakoś zbugowało, czy mi się to odblokuje na, po zrobieniu coś w Venice Beach. Więc ja się z wami tutaj będę żegnał, dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie lajka, zostawcie suba i komentarz i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!